Cześć, witam DayZ Dungeons, odcinek z magikiem, trzeci. Pierwszy i drugi rozdział zaliczony i dziś zobaczymy, na czym polega illegal magic właśnie u naszego magika. Tak, z magikiem dzisiaj odcinek robię i myślę, że zrobię jeszcze dzisiaj jeden odcinek z ognikiem. Ognika drugi odcinek bym zrobił, myślę. Dzisiaj DayZ Dungeons jest moja ulubiona gierka, więc mam przyjemność robić dzisiaj z tego odcinek. Z innych serii też oczywiście mam przyjemność, ale z tej gry mam największą przyjemność, jak robię odcinek. No nie? Tak. Na start swojej tury zmienia się kostka. Jedna kostka zmienia się na randomowy item, tak? Tak to mam rozumieć, zobaczymy jak to działa. Illegal magic. A czwórki do szóstki będą pewnie rozdziały takie same jak w normalnych grze. Witam wszystkich ponownie w DayZ Dungeons. Jak mawiamy w tych stronach, jak widać, że nie ma szans, lepiej się pomóc. Mamy nasze standardowe skille i jedna kostka, czyli pewnie trzeba będzie zachowywać na następną turę, nie? Magik tu w zasadzie nie ma żadnej losowej dużej zmiany. Aha. O to chodzi. Się zmienia ten. Zmienia się, że mogę teraz max 4 w to użyć. Okej. Okay. Teraz 4 w to. Nie wiem, będzie korzysta? Jest korzysta. O, teraz to są dwie. No właśnie, ale ja nie mogę użyć jednej kostki, która mi została, jak nie mam oświecenia. No. Musi zawsze jakaś kostka zostać, nie? I zawsze jakaś kostka musi być na następnym turze. Jak mi kostka nie zostanie, to ja nie mam co zrobić. To jest magiczny klucz za... Oczka. Okej. Będzie parzysta? Nie. Jak podzielę to? Nie ma parzystej. Aha, bo to przyjęło, że dzieliłem czwórkę. No, potem... Podzieliło mi tak, jakbym podzielił czwórkę, nie? No dobrze, co mamy tu? Magik. 4 zdobywasz, okej. Okay. Okej. Okay. Wystarczy mieć cokolwiek. Aha, i teraz tu nieparzysta kostka. Podziel to. Przelosuj to, o. Czy nie mogłem zadać tego jednego obrażenia, bo nie byłoby nie miałem pewności, czy nieparzysta mi się by wylosowało. Jak się walka kończy, to okej, mogę ostatnią kostką wykończyć. Ale nie mogę ostatnią kostką zakończyć tury. Nie mógłbym teraz wszystkich po prostu tu walnąć i tyle. Nie przeszłoby. Piąteczki nie ma. Mnie nie potrzebuje piąteczki. 5 obrażeń wystarczy. I co my tu mamy? Nic tak. Chyba, że pewno tutaj Magik ma zawsze tak samo, takie same karty. Jedyna jaka tutaj zmiana? Randomowość przyjrzeć spell. Akurat nawet na plus czasami wychodzi, a nie na minus. No i co? Liznaka weźmiemy. Popchnięcie kiedyś brałem tutaj? Chyba tak. Okej. Okay. Co my tu mamy? Oho, tu mogę wszystkie kostki. No to nieźle. Nieźle, nieźle. Teraz sobie mogę tu wrócić. Zrobić tak. Zrobić tak. I nara.
co mi się zmieni? Tam mogę trzy kropki. Mogę tylko trójkę przerzucić. Zobaczymy, co wyjdzie z szóstki. 1 i 5, okej. Okej. Jedynka tu. Jedną przerzucimy. Trójka. Szóstka. Przerzuć to. Mogę próbować. Jest 6 i będą dwie szóstki na następną turę. Okej. Okej, posłuchaliśmy muzy, a teraz czas wygrać. Tu się zmieniło minimum 3. Czyli to jest kostka prawda, że ona tu pasuje. To była parzysta. Trójka. To znaczy, że tamto to była szóstka. To była szóstka, ta ślepa pierwsza. Tutaj było coś poniżej trójki, znaczy poniżej szóstki. Nawet po tym, jak przelocowałem piłkę do żonglowania, było niż... Po przerzuceniu z piłki do żonglowania było coś niskiego. Latarnia. Okej, teraz na bitwę mogę tego użyć i będzie... Będą dwie kostki na następnej turze. Okej. Pojeżdżę to. Jedyneczki. Okej. Mogę zrobić tak. Tak. Raz na bitwę, no to raz na bitwę. Latarnia i oświecenie. Cztery. Ja to oświecenie będę musiał ulepszyć skoro. Znaczy jak będzie dobra oferta. To tą latarnię co to była. Tą latarnię co to była, jak się... Jak będzie dobra oferta, to się ją... wiadomo co. Ulepszy. Trójkę przerzućmy. Jest jedynka, no to mogę jedynkę przerzucić. Zobaczcie, ile mamy kostek. Zrobimy tak, tutaj jedno. Teraz to mogę te kostki po prostu odpuścić, nie muszę tutaj odblokować to, żeby jedno obrażenie zadać. Mogę to po prostu zrobić tak, żeby mam właśnie trzy kostki na następną górę. Kostka dla niego. No właśnie, nawet cztery kostki mam, nie? Miałem cztery kostki. To mi tutaj ładnie teraz gry wygra. 5. Jedyneczki. A nie wygram gry, bo nie mam. Maksymalnie mogę zadać 4 obrażenia. Nie ma jeszcze wygranej. Chcę zrobić tak. Chcę zrobić tak. I teraz brakuje obrażenia. I to było. Maxa wycisnąłem z tego co było. Same jedynki. To mi problemu nie robi. Raz, dwa. Level był? Teraz jest. Okej. Teraz tego to będzie chyba... wziąć to. No. Chociaż nie, tamto drugie też mogło być. Że ostatnia kostka... To zwraca mi to. O, duplikacja. To. Wow. Co tu wziąć? Już tych jeden wystarczy.
Albo to, albo to, albo i jedno i drugie. To jest spoko. W sumie też jest spoko. Bo potrzebuję coś do obrażeń, nie? To weźmy, zmieńmy tak. Teraz to wsadzimy tu, to wsadzimy tu, to wsadzimy tu. I pirat. Pirat do pokonania. Okej. Okay. Marmut po raz pierwszy. Zdubluj to. Okej. Okay. 12. 5. I 3. Potrzebowałem karty, która dobrze bije. Nawet jak to jest 3, to ważne, że w ogóle 3, a nie. Że to 3. Ważne, że to 3 w ogóle jest. I tyle. Jako, że monetkę to kosztowało, no to skusiłem się. Zbieram jabłka. Mimo, że miał jedną turę i tak ładnie mi przywalił. Okej. Okay. Mamy lód. Przed chwilą była jakaś tam kraina ciemna, a teraz jest lód. Kichacz pierwszy nie będzie. Parzyste mogę dublować. Czyli piątkę trzeba przeżyć. Nie mam nic mniejszego. Mogę zrobić tylko 5 obrażeń. Nic więcej nie mogłem. W sumie mogłem zamiast piłki wziąć dzielenie kostek. Bo mam 3 ataki. Kurde, ten jeden trzeci atak trzeba odblokować. Świetnie, i co teraz? Rubinowa broń. Wejdzie, jak utyje tego. Tyle. Okej. Okay. Świetnie. Teraz idziemy do sklepu. Co w sklepie? O, popychadło. Okej. Okay. Dobrze. To popychadło w sumie nie będzie złe. Zrobimy tak. A to podróbkę wywalimy, weźmiemy magiczny klucz i weźmiemy uszkodzenie. Chociaż ta rubinowa broń ładnie ratuje grę. Szkoda, że mam tyle dużych kart fajnych. No, na jedną się decyduję. Okej. Okay. O! Ciekawe co będzie, jak mi tutaj pozwolą jedynki użyć. O! Dobra. Teraz to mi na gorzej wyszło. Kostki trójka. Jedynka jedna. Mamy coś większego, parzyste, dobra. Użyj tego w ogóle. No użyjemy tego, nie?
tamto drugie, to musiałbym odpalić. I stracić kostkę, żeby no, w sumie nic nie zrobić, nie? To nie mógłbym użyć ostatniej kostki, która mi została. Piąteczka. Okej, tam to poradziło. Gdzie się zmieniło wymóg? Chyba nigdzie. Chyba nic mi się nie zmieniło. Wszystko mogę używać tak jak... tak jak trzeba. Sami nie wyciśniesz, nie wyciśniesz. Okej. Czyli albo cię pokonuję, albo do widzenia. Nie mam możliwości zrobienia czterech kostek bez marmura. Da mi coś więcej? Same jedynki. Okej. To robimy tak. I łącznie 8 będzie. Aha, nawet... Czyli zanim tamtej... Zanim tutaj użyłem tą kostkę, trzeba było otworzyć to. Ale skąd miałem wiedzieć? Nie widziałem tego. Nie widziałem tego, nie. Więc no sorry, ale pierwsza próba dzisiaj, porażka. Będzie druga. Jeszcze jedną próbę dzisiaj zrobimy. To teraz to mi właśnie popsuło grę. To, że zmienił się wymóg. Jakbym to wiedział, to bym nie zmniejszał trójki, tylko bym zmniejszył dwójkę. Ale skąd miałem wiedzieć? Jak mi poradziło coś, co miało inne wymogi. Czyli w tej turze, co wydawało mi się, że nic nie zmieniło swoich wymogów, to zmieniła się karta, która była porażona. No. A jak się zmieniła karta, która była porażona, to nie wiedziałem, czy coś się zmieniło. Okej, aż jest tam potrzebuję. Wystarczy zrobić tak. I tyle. Koniec. Uszkodzenie. Tym razem uszkodzenie jest za darmo. Nie ma trójki. No jest. Koniec tury. Wystarczy zrobić tak i tak. Koniec. Popchnięcie wezmę. Chwila. Robimy podzielenie. Jest szóstka. Zwiększam ilość kostek.
Jedna tu, druga tu. I trzy kostki zostają. Okej. Okay. O. I to tyle, co mi mógł zrobić Pira. W tej piracie raz dzisiaj pokonałem. Jak ta próba nie wyjdzie, to kończymy odcinek bez zakończenia. Znaczy bez wygranej. Jak teraz przegramy. Odcinek bez wygranej. Okej, okay, mogę powiększyć. I czwórka. Świetnie, teraz zrobi nam piracki kart dwa razy. Akurat czwórki tutaj ładnie wchodzą. Dwie szóstki mi zostały. Wystarczyło zrobić ten jeden atak. Skrzynia, latarnia. Mamy miejsce, mamy. Topianek teraz. Jedyneczka. O, parzystę tylko mogę zostawić na następną turę. O, to teraz jeszcze raz. Okej. Okej. Podziel go na mniejsze. Z drugiej strony mogłem te wszystko tu wsadzić. To wtedy zrobiłbym tylko jeden atak. Okej, dwójki zostają. I piątka zostaje na następną turę. Nie zrobiłem mu pięciu obrażeń, ale teraz to może być cienko. 24 mu nie zadam. Maksymalnie ile mogę? Maksymalnie mogę 12. Nie, 11 maksymalnie mogę zrobić. Czyli 3 tury bym musiał przeżyć, żeby go rozwalić. Słabo. No dobra, jak wygram na drugim piętrze, no to bym zrobił jeszcze wtedy jedną próbę. Tutaj, tutaj. Nie wiem, mogę to podziel kostkę, no ale nie dało mi nic więcej niż jeden. Okej, okay, mamy czwórkę. No, raczej on ma czwórkę. I co teraz? Podpala mi tę jedyną piątkę. Aha, i teraz mogę 10 zadać mu. Dwójkę mi da. Nie, nie dało. Ale w sumie no, jak przeżyję tę turę, to wygrywam. Wow, przeżyłem tę turę. Co to za sukces? Wystarczyło nie zgasić tej kostki. Ale piąteczka wystarczy 5 obrażeń. Okej. Okay. Trójka już mogła wyjść, dwójka nie. No nie ma, nie ma to jak wygrać. To jest z jednym HP. Wraca, jeśli to jest użyte ostatnią kostką. Dobrze działało. Tylko trzeba było to odblokować. Weźmy to jeszcze raz. Weźmy to jeszcze raz. Okej, okay, duplikację weźmiemy. Tym razem jest droższe, bo nie monetka, a 3 kosztuje. Latarnia wychodzi. Robimy tak. Tylko 8 obrażeń wtedy zadaje. W ten sposób może mi się uda zrobić tę rubinową broń. Może. Chociaż nie, może
powinienem upowiednie wyciągnąć, a rubinową broń i magiczny pocisk zostawić, bo wtedy miałbym trzy karty na rozmnażanie kostek, nie? I teraz nie mogę tego rozmnożyć na cztery kostki. A jakbym miał popchnięcie, no to jeszcze mogę dodać jedynkę z szóstki. No dobrze. Szósteczka zostaje w takim razie. No tak, bo teraz dopóki nie mam armoru, to dalej nie mam czterech kostek. No. Armor daje. Te brakujące kostki bez tego? Nie ma tego. Nie mogę tego zrobić bez marmuru. 12. 5 tu mogę użyć. Niby osłabił, a na 5 tego mogę użyć. Nie ważne, co bym przerzucał, mogłoby pięć wypaść. Albo by nie wypadło. Albo by wypadło, albo nie. Okej. Świetnie. Leczymy swoje życie. Tam było tylko kilka kart, które nie rozmnażają mi kostek. To wyciągamy i robimy tak. Złota rączka pierwsza teraz. To w ogóle nie było jeszcze na śladowcy, jak grę magikiem. Jakimkolwiek. Dobrze, że to minimum, a nie maksimum. Dwanaście, pięć, okej. Okej. Duplikacja, podzielenie. Rozlosowanie będzie 6. W sumie czy ja potrzebuję 5? Znaczy pustka? Nie. Wystarczy 5. Czyli 5 podwójna i 5 z pocisku. I sklepik. Roll the dice. Magic Hoop. Widzi mi się to? Widzi. Hej, wejdź proszę, możesz zostać kałamarniczką, a nie lubię wpaść i na pewno chętnie się z tobą spotka. Zawsze mówi, że świetnie się z tobą walczysz. No. Sam to dobrze wiem, bo mi to wielokrotnie mówi. Jak z nią walczę. Jakbym ulepszył to, to mógłbym wyciągnąć jedną z tych kart. Bo wtedy przy tych dwóch mógłbym zrobić trzy kostki. Tutaj nie ma raz na bitwę, jest zawsze. No tego nie ma co ulepszać, bo to tylko jedno obrażenie, nie? Tutaj 8. Ja bym chyba ulepszył podróbkę, żeby była mniejsza i teraz można coś dodać. To weźmiemy uszkodzenie. Nie tak. Piłka do żonglowania. Nie, zostawmy tak. Jeszcze docenię, będzie pierwszy po tym klikacz. Okej, kopiuję moje wyposażenie. Czyli tylko będę mógł z tego wszystko zrobić. Tak to rozumiem.
No, szóstkę dało, no. Nie mogę zrobić. Tylko taki atak. Na pianku miałem zginąć. Na śladowce. Na śladowce jest moim przeciwnikiem. A u niego rubinowa broń nie działa. On nie może tego użyć. Nie zrobił sobie cztery kostki, ale nie nańczało mi się. Jaki bym się nie uniknął. Marno. Powiększę to. Sześć mam tu znaleźć. To co, mam dwie kostki na to użyć? Śnić mi się to. Nie śni. A nie mi się śni. Ale no innej opcji nie mam. No to chodziło mi o to, żeby po prostu się tak po zapasić. Jelly. No, ale ty masz trzy kostki na początku. To pewnie dlatego ci rubinowej broni nie ładuje. Tylko możesz 8 obrażeń zadać na to. Dobrze, że ci nie ulepszyłem uszkodzenia, ani nie było uszkodzenia i by nie bolało. Jakbym ulepszył mu ten pocisk na 8, to byłoby słabo. Powiększ, tutaj 3. I 5. Levele. O! Światło lub obłamek. Światło. To zamiast uszkodzenia. Jest genialnie. Okej, to jak jest w tym pokoju, to zadajemy jednak na coś. No jakby zablokowanie kostki, to na pewno odrzucimy. No to jest duże, nie? I to wszystko psuje, że to jest duże, ale mogę piątkę przerzucić i wrócić coś mniejszego. I co bym wtedy wyrzucił, nie? Nie, nie będziemy tego brać. Nie będziemy tego brać, tym bardziej, że teraz mamy palące światło, no to musimy mieć kostki na zwracanie. Ważne, żeby była możliwość zrobienia no, tej rubinowej broni. Robimy tak. Robimy tak, tylko że nie ma szóstki. Nie było szóstki od początku, więc nie mogłem tego zrobić. Znaczy jedynki nie mogę dorzucić. No teraz jest szóstka, nie? Jest szóstka i zostaje na następną turę. No nie musi co turę wchodzić ta rubinowa broń, ale ważne, żeby to by wchodziło. No okej, nie wejdzie co turę, ale co jakiś czas na pewno. To jeden kolec wejdzie w nas. Szóstkę mamy. Świetnie. Dodaj. Podziel. I mamy możliwość wykończenia cię w tej turze. Koniec. Ok. Nawiedzony słoj pierwszy. Czekamy następnej karty, która będzie mogła wejść za popchnięcie i z której będę mógł. O, tutaj korzysta teraz. Z której będę mógł. No właśnie, mieć pewne cztery kostki.
Aha, dobra, to zdublujemy to parzyste, nie mam teraz. Nie zdublowałem parzyste i już miałem same nieparzyste. Dobra, to co mamy, trójki, jedynka, to co nam po poprzedniej grze zostało, to przerzuć to. Mogę co najwyżej zrobić tak, tak i tak. A mogłem parzysty użyć na palącym światełku. On mi teraz podwoi. Pianki nie użyję. I trójka wygrywa. A tu uważaj sobie, tylko mogę. Tylko, że musi się zamienić chociaż w kurkę. I co, zobaczmy co w skrzynce. O, porwój wartość. Świetnie. Tylko, że nie daje nam to gwarantowanej że nie mogę tak jakby. Mam na ręce sobie kostek. Jak będę mógł to ulepszyć, to będzie fajnie. Mogę się wymienić to za popchnięcie. Mogę tylko czwórkę dodać. Do czwórki dodać coś. Piątka. Dobra, to. Ta tura nie wyszła tak. Zbyt fajnie. Robię wszystko. Jest unik, jest duplikacja czwórek. To ja to nic nie mogę zrobić. To ja zostaję te kostki na następną turę. Nic nie mogę zrobić. Bo unik i to jedyny atak, który mogę zrobić. Próbka odpowiada na 2 i tu się zmienił wymóg. Tu. Zwykłe obrażenia bez podwojenia. To zrobimy trójką. Okej. On nie ma dobra w końcu. Dwadzieścia życia. Zdubluję to. Okej. Okay.
dodamy do tego. Właśnie marmur zrobimy i coś więcej zadamy. Coś mu więcej zadamy tych obrażeń. Żeby cię pokonać, to dzięki temu, że to mnie osłabiło, to mogłem zrobić, zabrać mu unik, używając na to jeden, a kurka wykańczała przez magiczny pocisk. Dobra, zbieraj te kostki, znaczy jabłko. Jabłko wszystkie zebrane, teraz bałwan. Bałwan. Teraz piąteczki mamy. Może się uda zrobić jakąś chusteczkę. To mogę dzielić tylko... A, znaczy mogę nawet podzielić te. Okej. I przeroluj. Mamy piąteczkę z powrotem. Ładnie wyszło. Trójka zamrożenia. Okej. Okay. I była trójka, jest jedynka. Jest szóstka ekstra. Dubluj. Podziel. Otwieramy to. I szukamy wygranej. Bez tej szóstki to bym musiał jeszcze jedną turę zrobić. Zamieć albo to. Ale tylko zamieć te dwie kostki. Tak lepsze to, to mógłbym wymienić popchnięcie. A jedną lepszą to, to mógłbym wymienić bliźniaczą kość. No, co by na to? Zróbmy to. Zróbmy to. To tutaj. Mamy to poulepszane i teraz zobaczymy, co nam oferuje Val. Val nam oferuje za rubinową broń zaczep. Zaczep to dodatkowe użycie jakiegoś ekwipunku, elementu wyposażenia, ale z racji tego, że to nam kostkę zabiera i no akurat najlepszego skilla chciała wymienić, no to musiałem odpuścić. Mam tutaj tego do pokonania Korneliusza. Dubluj, dubluj i podziel. I teraz mamy gwarantowaną rubinową broń co turę. Jeżeli... Znaczy pod warunkiem, że będę mógł tutaj z tej... tego podwojenia wziąć, dostać dwie kostki. Jak nie będę mógł zrobić drugiej kostki, no to nie ma gwarantowanej tej wartości. Dobra, mamy piątki, szóstki, to nie trzeba już rolować. A, nie no, trzeba, bo tutaj... No właśnie. Bo tutaj nie pasuje wyższa wartość, tylko niższa. I max 4. Mi to rolowanie nie było aż tak przyjemne. Dobrze, że mi zostało jedno przerzucenie. I zostało mi to jedno przerzucenie, mogłem z tego skorzystać. Mogłem z tego skorzystać. Teraz tak, kryształ mocy. Oho, kryształ lodu. Tam dostaniesz? Unik. Okej, okay, to będziesz unikać. Dubluj. Dubluj. Każdy to może być niżej. Okej, okay, jedynki dzielimy. Okej, okay, czwórka tu. I pięć obrażeń na końcu. I jedynka nie użyta.
Okej, zamrożenie. A ty dostałaś tarczę. A, jedyneczka. A była to wszystko. Tu parze. Nie, tu się nie zmieniło, tu się zmieniło. 11 obrażeń. W sumie nie muszę teraz ich rzucać, bo mogę zrobić sobie 4 kostki. Trzeba jakoś ci unikać. Zdjąć. A nie, to nie był unik, to była tarcza. Była tarcza, nie unik. No i tak cię pokonałem. Wystarczyła szóstka w ten rubin i wygrywałbym bez przerzutu, wygrałbym bez przerzucania. No to nie jest aż tak potrzebne. Tarczę można budować, nie jest potrzebne. Jeszcze jedno ulepszenie będzie, to się ulepszy jakiś spell z atakujących. Świetnie. Okej. Okay. Nie parzysta teraz. Okej. Okay. I przerzuć. Czyli jedyna parzysta. Nie parzysta. Okej. Okay. Weszło. Konik. Okej, klątwa teraz. Teraz... No właśnie. I tyle, bo nie mam teraz w ogóle kostek. Będzie trzeba zrobić marmur, bo nie mam jak atakować. I tutaj jeszcze marca może wycisnąć. Okej. Szóstki dostałem. Okej, przeklęte. Nie zrobię tego, ale mogę zrobić 2 ataki. Okej. Znowu klątwa. Wilgor tym razem jest szczęśliwy, bo tak te klątwy wchodzą. Mi. Teraz piątka. Nie weszło. Czyli trzeba znowu... Okej. Będzie klątwa, a ja nie mam kostek. Okej, trzy obrażenia już muszę dostać. Marmur potrzebny. No, w końcu klątwy nie będzie. Pięć obrażeń z tego. Pierwszy raz widziałem odliczanie na palącym światełku. Odliczanie było na tych, na popchnięciu, na duplikacji było, na podzieleniu było, ale na tym to jeszcze nie było. Mogę pozbierać wszystkie jabłka, bo no jak pójdę na Korneliusza, to on tylko wykończy, nie? Więc pójdziemy na szkieleta. Korneliusz, nieważne ile ma się HP, nie jest się w stanie
zdobyć takiego HP, żeby go przeżyć. Jak zaatakuje, to zabije od razu, nie? Kornelius jest właśnie takim przeciwnikiem, na którego nie da się zrobić wiadomo czego. Tarczy tak dłużej, żeby to przeżyć. I użyłem dobrych ataków i teraz szkielet atakuje. Duplikacje, tak? Maxa, max 4. Ok, przerzuć to. Przerzuć to. Jeszcze raz. Zrobimy tutaj. Zrobimy tak i te dwie kostki zostaną. Będzie tym razem bez palącego światła. Ok, weszło. Świetnie. Podziel to. Zduplikuj. O, wystarczyło. Tak, bo miałem dwie kostki na start. Tu. Tu. Ok. Mocno mnie nie obił. Bielet. Jak chcę zejść ze sklepu? Mogę wszystko wykupić. Kasa i tak zostaje. No. Tak mi kasa została. Chcę do maksa wyciskać. A może mi się uda i północny urok będę mógł jedynką zrobić dwie szóstki. A? Korneliusz. No dobra, na razie. W sumie ten marmur chcę mógł zostać na później. Teraz już go nie odzyskam. On jak zaatakuje, nie jest się w stanie zdobyć takiej karty. Niemożliwe, by taką tarczę zdobyć. Okej. 12. Tutaj tak. W sumie... i szóstka na następną turę. Świetnie. Świetnie. Okej. Okay. Właśnie teraz minimum dwie i będę miał szóstki. Czyli tego nie zrobię. Od dwie kostki, od dwie szóstki, to akurat słabo.
poprzedniej turze miałem... Aha, no tak. No. Zrobimy tylko to. Bo inaczej rubinowej broni nie zrobię. No nie będę w stanie. Bo mogłem zrobić rubinową broń, ale jak miałem marmur. Bo to aktywuje za dwie kostki, nie? Czyli wychodzi dwie. Wychodzą dwie kostki za dwie kostki. Teraz mogę zrobić tak. 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 I puścić w turę. Sześćdziesiąt oczek jeszcze. 60 oczek. I tak, jedną szóstką zdobywam dwie. Teraz tak i tak. Teraz to otworzymy. O, trzeba przelosować. Okej, piątka. I pięć wystarczy. Koniec. No, jeszcze jedno ulepszenie. Czyli mogę zrobić ulepszenie tego. I mogę zrobić ulepszenie jeszcze jednej rzeczy. Zrobimy tego ulepszenie. I wymienimy to za to. Będą same czerwone. Jest Aoifa. 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 I będziemy cię musieli. A od rana mamy ochotę na porządną bitkę i wtedy zjawiasz się ty idealnie. Jak masz od rana ochotę na bitkę, to i ją funduję. Okej. Okay. Oj, patrzcie, teraz mógłbym jedynko zrobić szóstki. I teraz to mi tutaj, dobra, może być. Świetnie. Tarcza weszła i teraz tarczę zaatakuje magika naszego. Da mi 4? Jest 4. Teraz tak. Piątka za szóstkę. Szóstki. To najpierw trzeba było to podwoić. No dobra, w sumie nieistotne już to podwojenie teraz. Zawsze szóstkami atakuje, nie? Tak mi się trafiło, że teraz zawsze szóstki atakują. 9 wejdzie. Ok, parzyste mogę podwajać. Jedna za dwie. Tu. Tu. I nie rozwalać jej tak.
dwójki nie może zgasić. Nie może zrobić czarży, może tylko szóstką zaatakować. Uważacie, ja mnie zeszła, a ty masz 10 życia do zabrania. Podwójka. Starczy szóstka. Koniec. Świetnie. I mamy wygraną kolejną rundę magiki. Niesamowite, bardzo sprytnie rozebrane. Może wpadnąć kiedyś z wykładem dla młodszyców? No, nie wiadomo. Mamy 1-1. No tak, teraz... Tak jak czwórka, tak i piątka są z podstawki gry, czyli tutaj jak nic będzie runda bonusowa. Tego nie możemy się spodziewać. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Dzięki za dzisiaj. Cześć.